Dzień dobry, Anna Nartowska, Studio Polskiej Agencji Prasowej, w którym dziś ze mną jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister rolnictwa, szef prezydenckiej Rady Rozwoju Wsi oraz Obszarów Wiejskich. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie pośle, sejmowe Komisje Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych dzisiaj będą kontynuować pracę, jeśli chodzi o ustawę wiatrakową. Wiele jest głosów, które mówią o tym, że to będzie jeden z kluczowych obok ustawy o Sądzie Najwyższym kamieni milowych i będzie od tego uzależniona wypłata unijnych środków. Pan podziela to zdanie, że jeżeli ta ustawa zostanie zmieniona, to środki unijne się w Polsce znajdą? Nie, nie mam takiego przekonania. Uważam, że Komisja Europejska, która nie chce ewidentnie tych środków w Polsce dać, będzie szukała następnych pretekstów, żeby nie dać. Zresztą kilka dni temu media informowały według swoich jakichś źródeł, że wcale nie jest to jakiś istotny element dla Komisji Europejskiej, że bardziej w Polsce różne lobby wiatrakowe w tym kierunku działa. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ ona dzieli również i parlament. Z jednej strony większość opozycji bardzo mocno lobbuje, wspierana przez właśnie tych, którzy chcą inwestować w energię odnawialną, w energię wiatrową. Jej odnawialność w niewielkim stopniu wpływa na zaopatrzenie w prąd, a ten argument jest podnoszony. PiS jest podzielony. Ja nie poprę tej ustawy, dlatego że jest to w pewnym sensie złamanie umowy społecznej z Polakami, która została zawarta w 2016 roku. Ustawa, która wtedy wprowadzała istotną odległość od siedzib ludzkich czy też terenów chronionych, była wzorowana na praktycznie identycznej ustawie w Bawarii. Tam właśnie te 10 odległości występuje. W Polsce było to związane również z ogromną ilością komitetów protestacyjnych. Prawie 600 gmin miało protesty mieszkańców, którzy sobie nie życzyli wielkich wiatraków, obawiając się ich szkodliwości, czy też hałasu tego, który słyszymy, czy infradźwięków. Również to, co jest szalenie ważne, my chcemy eksponować atrakcyjność obszarów wiejskich również w zakresie turystyki, agroturystyki. No niewątpliwie wiatraki mocno atrakcyjność pogorszą. Mamy w Polsce w wielu miejscach wieże widokowe, różne tarasy widokowe, które pokazują czy urodę masywów górskich, czy terenów jeziornych, po jeziorze, na Kaszubach. A czy w Polsce są warunki na duże fermy wiatrowe? Myślę, że przede wszystkim są na morzu i tam należało iść w tym kierunku. Natomiast na terenie Polski takich miejsc jest niewiele. My nie mamy korzystnych warunków wiecznych, ale nawet w tych krajach, takich jak Niemcy, gdzie zdecydowanie dni wiecznych i siły wiatru jest więcej, wiatry od Morza Północnego, również tam energetyka wiatrowa, mówiąc wprost, poniosła porażkę. Pomimo tak ogromnej ilości wiatraków, które absolutnie oszpeciły Niemcy, Niemcy wracają do elektrowni węglowych, bo okazuje się, że te wiatraki nawet w lepszych warunkach nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Tym bardziej w Polsce nie będzie to miało istotnego przełożenia na miks energetyczny, bo jest to energia okresowa, chwilowa, wtedy kiedy wiatr wieje, a energetyka konwencjonalna musi utrzymywać naddatek mocy po to, żeby móc ewentualnie zastępować wtedy, kiedy nie ma energii z wiatru. Zresztą podobnie działa fotowoltaika. Pogarsza się atrakcyjność terenów przy wiatrakach. Na tym stracą. Zyska zapewne ten rolnik, na którego polu ten wiatrak powstanie, bo jakieś tam pieniądze mu zapłacą. Co prawda pozostaje problem utylizacji wiatraków. Na świecie tego nie rozwiązano. W Ameryce kopie się doły i te śmigła z włókna nierozkładalnego zakopuje się i będą tysiące lat pewnie gdzieś tam leżały. Dlaczego rząd zatem zmienia prawo, które sam wprowadził, skoro tak jak pan mówi, pana zdaniem to nie wpłynie na ani nasze relacje z Komisją Europejską, ani tym bardziej na wypłatę środków? Ja nie wiem, kto w ogóle ten kamień milowy wymyślił. Okazuje się, że większość kamieni to strona polska zaproponowała komisji, z których ona skwapliwie skorzystała. Wydaje mi się, że należy tę ustawę lekko zmienić. Może te 10 odległości należałoby zmienić na przykład na 9 i to już jest zmiana w tej ustawie. Również wyrazić zgodę, wydaje się, że to jest dość logiczne, żeby ludzie mogli budować się bliżej niż 10 odległości
już istniejących wiatraków. To jest ich wola, ich decyzja, chcą mieszkać bliżej, wiedząc o wszystkich mankamentach, uciążliwościach. To jest ich suwerenna decyzja. Tu absolutnie bym takie rozwiązania poparł. Natomiast tworzenie warunków do rozwoju kolejnych farm wiatrakowych, do czego prą duże firmy zagraniczne, również i krajowe, przedsiębiorcy krajowi, którzy chcą lokować na wsi duże farmy, jest moim zdaniem złamaniem umowy społecznej. I ci wszyscy, którzy protestowali w 2012, 13, 14, 15 roku przeciwko wtedy stawianiu tych wiatraków, mówiąc wprost, na chybił trafił. To były też i działania korupcyjne. Samorządy liczyły na to, że to będą jakieś dochody z podatków i tak dalej. Ludzie protestowali i my w swoim programie Prawa i Sprawiedliwości wpisaliśmy, że wprowadzimy racjonalne zasady utrudniające wbrew woli społeczeństwa budowę wiatraków. Tu już są, pojawiły się w tym projekcie, o którym pani wspomniała, który będzie procedowany, pewne dodatkowe zachęty, że tam część prądu ma zostać dla społeczności lokalnej, że mają być referenda. No ale to pytanie, no jakie referenda? Jeżeli referendum dotyczyłoby tej miejscowości, sołectwa, to ja rozumiem, ludzie się wypowiadają. Natomiast referendum już na poziomie gminy nawet, czy decyzja rady gminy, jest w pewnym sensie łatwa do przewidzenia. Zadecydują ci, u których ten wiatrak nie będzie stał, czyli mieszkańcy miasteczka w pobliżu, czy innych miejscowości. Kto zatem poza dzierżawcami takich ferm wiatrowych skorzysta? Wielkie firmy, które inwestują w te wiatraki. Też trzeba powiedzieć, że jest tendencja do budowy coraz większych, coraz wyższych wiatraków. Kiedyś to było kilkaset metrów. W tej chwili wiatraki, które mają w granicach 3-4 megawaty, to jest 230 metrów mniej więcej. Wiatraki około 7 megawatów, to jest prawie 300 metrów, a mówi się o tym, że mają być budowane jeszcze większe. Więc ta minimalna odległość, o której się mówi, że to ma być 500 metrów, to jest to śmieszne po prostu, bo te ogromne wiatraki będą stały tuż przy budynkach. Pogarsza to atrakcyjność, trudno będzie sprzedać również rolnikom działki pod inwestycje, czy pod budownictwo mieszkaniowe, czy rekreacje i tak dalej. No zarobią wielkie firmy, które prą, lobbują, żeby te wiatraki w Polsce stawiać. Panie ministrze, 30 stycznia ma się odbyć spotkanie szefów resortów rolnictwa państw Unii Europejskiej, na którym będzie omawiany problem importu zboża z Ukrainy. Czy w Polsce dzisiaj, tak jak część rolników zgłasza, rynek zboża w kontekście tego zboża z Ukrainy stanowi problem? Jest ogromny problem. Ja mówiłem o tym wielokrotnie. Komisja z opóźnieniem ogromnym, wielomiesięcznym, ma się tym zająć na koniec stycznia. Przyznał komisarz Wojciechowski, który przez wiele miesięcy twierdził, podobnie jak minister Kowalczyk, że to nie ma żadnego wpływu na rynek zbóż w Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce. 2 czy 3 tygodnie temu Wojciechowski przyznał, że zboże z Ukrainy rozregulowało, zniszczyło rynek przede wszystkim w krajach sąsiadujących z Ukrainą, czyli Rumunią, Węgrami i Polską. To nie są pojedynczy rolnicy. W tej chwili rolnicy protestują w wielu miejscach w Polsce. Odwiesza, jeżeli można tak powiedzieć, protest Solidarność Rolników w województwie zachodniopomorskim, czyli dokładnie po Przekątnej, ponieważ u nich tego zboża również są bardzo duże ilości. Tak, zboże z Ukrainy, które nie było eksportowane, które nie żadnym tranzytem z Polski nie wypływało, zniszczyło rynek zbóż przede wszystkim paszowych. Zostały zakupione ogromne ilości przez firmy paszowe. To są w większości firmy z kapitałem zagranicznym, czy też wielcy producenci mięsa drobiowego i wieprzowego. Nie wiadomo, czy będą chcieli kupować od rolników. Ceny drastycznie spadły. To jest w ogóle ewenement, że zboże, które z reguły najtańsze jest we żniwa, kiedy ludzie nie mają możliwości przechowywania, niektórzy potrzebują szybkich pieniędzy. W kolejnych miesiącach to zboże, to dotyczy również rzepaku, ceny rosną. W tej chwili jest pół roku mniej więcej od żniw. Ceny spadły 20-30 i więcej procent w stosunku do tego, co było we żniwa. A Ministerstwo Rolnictwa na początku, jeszcze jesienią, uspokajało, że te ceny... I we żniwa uspokajało. Minister Kowalczyk publicznie o tym mówił,
ja w głowę zachodziłem na podstawie jakich danych ekonomicznych, kto mu to doradził? A w tej chwili minister Kowalczyk mówił, żeby przetrzymywać zboże, bo ono będzie droższe. W tej chwili minister Kowalczyk mówi, że ceny zbóż w Polsce w bardzo dużej mierze zależą od cen światowych. Giełda MATIF jest tutaj wyznacznikiem. Powinniśmy patrzeć, jakie są różnice pomiędzy cenami giełdy a cenami w Polsce, i okazuje się, że te różnice są cały czas stabilne. Panie, o cenach światowych mówimy wtedy, kiedy jesteśmy uczestnikiem rynku światowego. Jeżeli jesteśmy, mamy zdolności do eksportu, możemy tym zbożem handlować, wywozić je właśnie do głodnej Afryki, czy do Chin, czy do w innych kierunkach. Natomiast my mamy bardzo ograniczone możliwości eksportowe. Musimy również oczywiście swoje zboże eksportować, nie tylko ukraińskie, ponieważ jesteśmy krajem nadwyżkowym, produkujemy więcej niż potrzeby żywnościowe Polaków, czy też produkcja pasz tego wymaga, ale to są ograniczone możliwości. Na dodatek, mówię o tym od lat, państwo polskie nie ma możliwości skutecznego eksportu, bo nie ma żadnego państwowego nabrzeża, które by umożliwiło operatorom, rolnikom, zorganizowanym grupom producenckim, czy też firmom handlującym zbożem wyeksportować. Są nabrzeża, owszem, ale one są w rękach firm zagranicznych, które decydują o eksporcie z Polski. To znaczy, że nie powinniśmy Ukrainie pomagać, jeśli chodzi o powinniśmy, zboże? Powinniśmy, ale no ta pomoc, ja mówię też o tym wielokrotnie, ona musi być logiczna, racjonalna. Komu my pomogliśmy? Co, społeczeństwu ukraińskiemu? Tym biednym Ukraińcom, których wojna spowodowana przez Rosję niszczy? Napędziliśmy kasę, nabiliśmy kapsę holdingom międzynarodowym, które pasożytują na rolnictwie ukraińskim. Tam jest 100-parędziesiąt potężnych firm z kapitałem rosyjskim, chińskim, holenderskim, niemieckim, amerykańskim. Te firmy mają około 10 milionów hektarów czarnoziemu, najlepszych gleb na Ukrainie. Największy holding ma 630 tysięcy hektarów. W Polsce największe gospodarstwo ma kilkanaście tysięcy hektarów i też się wydaje, że jest za duże, że to jest jakiś absurd. Na Ukrainie 630 tysięcy hektarów. To my ich zboże transportujemy do Polski, niszcząc swój rynek. Czy my pomagamy Ukraińcom w ten sposób? Jeżeli nasze rolnictwo zacznie się zwijać, będzie miało ogromne problemy, a to już w tej chwili widać, to czy będziemy mieli środki, możliwości pomagania Ukrainie? Pomagać trzeba rozsądnie, a nie niszczyć własną gospodarkę. Trzy kroki zatem, które pan by zaproponował, żeby tę sytuację, jeśli chodzi o zboże, zmienić. Jeżeli chodzi o dopływ na rynek polski, absolutna analiza naszych możliwości, naszej produkcji, tego, co co roku zbieramy, i potrzeb polskiego przemysłu paszowego, bo głównie chodzi o zboże paszowe, między innymi kukurydza, która w części została na polach, bo część ludzi nawet nie muciła. To jest jedno. Drugie, jeżeli chodzi o tak zwany tranzyt, my nie mamy szczególnych możliwości technicznych nawet, żeby to zboże z Ukrainy przewieźć dalej w świat, to absolutnie jakieś gwarancje na granicy, czy kaucja wpłacana przy wjeździe do Polski przez firmę, która wwozi, proszę bardzo, wywieziesz z Polski, czy przez port, czy Niemcy, Czechy, Słowacja, czy Litwa do Kłajpedy, to pieniądze ci zostaną zwrócone. Bardzo ścisłe kontrole na granicy jakości tego zboża. Skandalem, absolutnym skandalem jest to, że wprowadzono kategorię zboża techniczne. Ja żyję 60 parę lat i nie słyszałem o czymś takim. Zboża są albo albo materiał siewny, albo konsumpcyjny, albo paszowe. To już zaczyna być także eliminowane. Tak, no ale ileś tam setek tysięcy czy milionów ton zboża technicznego wpłynęło, które po przejechaniu granicy bez żadnych kontroli w zakresie pozostałości pestycydów, chorób grzybowych, bakteryjnych, Bóg wie czego, no w Polsce się rozpłynęło i pewnie trafiło na pasze głównie, a może również i do młynów. Więc to musi być również rozbudowa możliwości przeładunkowych. Nie wiem, dlaczego zrezygnowano z stosunkowo niedrogich i szybkich inwestycji w porcie w Gdyni, gdzie było przygotowane nabrzeże, które mogłoby zwiększyć eksport zboża zarówno naszego krajowego, jak i tego ukraińskiego. Także pewne działania konkretne można było podjąć. No, poszło to w kierunku raczej uspokajania rolników, nic się nie stało, to nie będzie miało wpływu żadnego. No niestety ma wpływ, o czym rolnicy z całej Polski sygnalizują, nie tylko mnie, to ja nie jestem alfą i omegą, ale informują Ministerstwo Rolnictwa, a tam cały czas jest raczej bagatelizowanie tematu. Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, który był gościem Studia Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję także państwu. Kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o stałej porze.